Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Dobry wieczór w środę Karolina Opolska zapraszam na studio wyborcze. I jesteśmy jesteśmy oczywiście na żywo jak zawsze, więc czekam na państwa komentarze i pytania, będę je wyłapywać i przekazywać mojemu i państwa dzisiejszemu gościowi. A jest nim Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Dobry wieczór. Cześć Patryk. Bardzo miło. miło tutaj być. Bardzo miło cię widzieć i chyba tak myślę, zaczniemy od tematu, który dzisiaj ym, no Wpłynął na życie wielu osób, czyli strajk rolników. Strasznie dużo się do mnie ludzi odezwało, mówiąc o tym, że gdzieś tkwią w jakichś korkach, nie mogą dojechać, czwartą godzinę, e, że się dzieje. Ja przyznam szczerze, udało mi się tak dzisiaj zaplanować dzień, że wszędzie, gdzie się poruszałam, to się poruszałam na hulajnodze i ten, te korki mnie w ogóle nie dotknęły, natomiast wiem, że były. E, no i mam takie wrażenie, czy, znaczy mam do Ciebie takie pytanie, czy właściwie to my wiemy, o co teraz walczą jeszcze rolnicy? To jest duży problem, bo oczywiście trudno byłoby mi odpowiedzieć, że zupełnie nie, nie wiemy, ale też trudno byłoby powiedzieć, tak, wiemy. Dlaczego? Wczoraj słuchałem długiej, długiej dyskusji przedstawicieli protestujących z ministrem rolnictwa. Ta dyskusja toczyła się w Podrzeszowskiej Jasiące. Tam było Europejskie Forum, na którym właśnie rolnicy rozmawiali z ministrem rolnictwa. I miałem takie wrażenie, że sami protestujący nie są w stanie dokładnie wyartykułować swoich postulatów. 3, 4, 5 czy 10. Ale te postulaty są bardzo szerokie. To znaczy, na pewno wiemy, że korekta Zielonego Ładu. To jest ten element, o który rolnicy walczą. Ale są tacy rolnicy, którzy doskonale wiedzą, że Zielony Ład, jeśli będzie zmieniony, jeśli będzie mniej radykalny dla nich, to może być korzystny, więc też nie chcą zupełnego zlikwidowania Zielonego Ładu. Są rolnicy, którzy korzystają na handlu z Ukrainą, więc nie wyobrażają sobie zamknięcia granic. Są też rolnicy związani z Solidarnością Piotra Dudy, którzy niezależnie od tego, co się będzie działo, nie zawsze będą oni zawsze danyme. będą na nie. Im jest gorzej, tym oni no, artykułują wprost, że dla nich jest lepiej, bo tak naprawdę to jest protest po prostu antyrządowy. Więc jakiekolwiek ustępstwa no, nie będą satysfakcjonujące. I wczoraj, w trakcie tej dyskusji, jeden z rolników wstał i powiedział: Szanowni Państwo, ja mam taką propozycję, może byśmy uzgodnili dwa, trzy postulaty i później egzekwowali, żeby rząd je spełnił. No i niestety to się nie udało, dlatego że te grupy są tak liczne, te branże są tak różne, że tych postulatów nie ma. Więc ogólnie rzecz biorąc, my wiemy, Czego dotyczą e, protesty większości? Natomiast, nawet jeśli te postulaty w dużej mierze zostaną spełnione, wcale nie możemy mieć gwarancji, że te protesty ustaną. No właśnie, bo on, postulaty to jedno, a druga sprawa czy te protesty mają jakiegoś lidera swojego, jednego? Mają wielu liderów. Jeśli dobrze liczę, tak w pamięci, to wczoraj przy tym stole z ministrem rolnictwa siedziało siedmiu przedstawicieli. Mężczyzn, którzy reprezentowali różne grupy, w pewnym momencie jeden z nich wstał po proteście jednej z rolniczek, która no, była bardzo bojowo nastawiona i nie wyobrażała sobie podpisania porozumienia. Z rządem i powiedziała, że jest problem reprezentacji, że ci, którzy siedzą przy tym stole, nie są właściwą reprezentacją. I kilka dobrych minut to była dyskusja na temat tego, czy rolnicy są właściwie reprezentowani, czy nie są. No i ten jeden z rolników wstał i ustąpił. Swoje miejsce oddał właśnie tej kobiecie, która chciała też brać udział w rozmowach. I to pokazuje, że rolnicy nie są też w stanie wyłonić takiej grupy, która byłaby dla wszystkich do zaakceptowania w 100%, która w 100% byłaby no, wiarygodna dla wszystkich protestujących. Więc to jest kolejny problem, który sprawia, że wcale. Nie ma jednej grupy rolników. I, mówieniu, I mówienie o jednym takim wielkim proteście no jest bardzo dużym uproszczeniem. A czy Twoim zdaniem jest jakaś perspektywa czasowa, kiedy to się zakończy? Czy te protesty będą je, jeszcze nam towarzyszyły do. Właśnie, do których wyborów będą nam towarzyszyły cyklicznie te protesty rolników? Myślę, że one będą powracały i że ten klimat i też fakt, że Unia Europejska jednak robi krok w tył, pokazuje, że rolnicy będą mieli. Będą chcieli walczyć o swoje. Ja nie mówię, że to źle, że Unia Europejska miała się upierać i w ogóle nie robić żadnego kroku wstecz. Natomiast myślę, że dla części rolników to będzie sygnał: aha, skoro tej grupie się udało, to być może nam też się uda. Poza tym wiemy doskonale, że rolnicy są taką grupą, której kolejne rządy starają się Ustępować, nieco iść na rękę, nawet jeśli te moje twierdzenia, zdaję sobie sprawę, dla, pewnych, dla pewnej części rolników będą kontrowersyjne, bo te grupy czują się poszkodowane, niesłuchane, to jednak rządy, niezależnie od opcji, muszą liczyć się z rolnikami, szczególnie przed wyborami samorządowymi. Co do perspektywy, ta krótkoterminowa która została wskazana przez ministra Siekierskiego, to jest koniec miesiąca, więc mhm. niedługo do tego czasu resort poświęty dzień, tak, po, potem są święta. Później są święta, więc no być może po świętach, bo tak umownie ten koniec miesiąca został wskazany. Do tego czasu resort rolnictwa, finansów i kancelaria premiera dają sobie czas na wypracowanie wspólnych propozycji policzonych i na to składa się dopłata do, tona, do tony zboża. Dopłata do paliwa, obniżka podatku rolnego. To jest tylko część z tych propozycji, które są jeszcze liczone, więc na razie dyskusyjna jest skala tej pomocy. Z kolei było takie jedno pytanie, bardzo ludzkie, bo jedna z rolniczek złapała za mikrofon i zapytała ministra, panie ministrze, kiedy nasze chłopy będą w domu? Kiedy oni będą siedzieli z nami, a nie będziemy się martwiły. Gdzie oni są? No to było takie pytanie bardzo wprost. I ja nie wiem, czy minister rolnictwa przejęzyczył się, czy co miał na myśli, ale powiedział, że ma nadzieję, że Wigilia będzie w domu. No tylko, ale że do czy Wigilii... chodziło mnie o wigilię, czy chodziło mu o Wielkanoc. Właśnie i tego nie jestem w stanie rozstrzygnąć, bo do Wigilii jest bardzo dużo czasu, i pytanie, czy to jest ta perspektywa, no bo też umówmy się, niektóry, niektórych rzeczy nie da się zrobić od ręki, więc być może. Gdzieś w tych dalekosiężnych planach to jest nawet kwestia końca roku. No, ale znowu, tutaj daje gwiazdkę i to zastrzeżenie, że być może to było zwykłe przejęzyczenie ministra, aczkolwiek te słowa o Wigilii padły. Natomiast mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o sympatię społeczną, która na początku tych protestów gdzieś tam jednak było takie zrozumienie dla rolników i nawet widzę, oczywiście to jest próba może nie bardzo reprezentatywna, w tej chwili ponad 5 tysięcy osób nas ogląda na żywo, natomiast pamiętam komentarze i chyba rozmawialiśmy nawet my tutaj we dwoje przy okazji tych, tej poprzedniej fali protestów i te komentarze były raczej takie, że no tak, no, oni mają ciężko mają racje swoje w trakcie tych protestów. Teraz sobie patrzę na te nasze komentarze, i one są. Bardzo, mówiąc delikatnie, mało przychylne rolnikom, e, głównie świadczące o tym, że rolnicy są już postrzegani jako grupa dość uprzywilejowana, i w dodatku ta grupa, pojawił się tu taki komentarz, bierze sobie całe społeczeństwo na zakładników swoich protestów, bo trochę to tak dzisiaj wyglądało. No, były takie sceny, że na przykład mama nie mogła dojechać z dzieckiem do lekarza, mimo że mówiła protestującym, że jest taka sytuacja, to oni takiej nie puszczali. No i te, i te osoby czekające gdzieś, bo ileś godzin próbujący przejechać z domu do pracy, z pracy do domu, odebrać dzieci z przedszkola czy ze szkoły, no to nie wyglądało dobrze. Ja uważam, że ta zmiana nastrojów społecznych to jest jedyny czynnik, który jest w stanie wpłynąć w dłuższej perspektywie na wyhamowanie tych protestów. Nie kwestia rozmów z rządem, nie zapewnienia rządu, tylko podejście ludzi, bo jeśli to poparcie społeczne będzie na naprawdę niskim poziomie, to myślę, że rolnicy zdadzą sobie sprawę, że to im nie służy i być może wtedy będą w stanie usiąść do stołu i tak naprawdę wypracować tę listę konkretów, których oczekują, których spełnienia oczekują od rządu. Ja też widzę na tej niereprezentatywnej próbie osób, które obserwują mnie w mediach społecznościowych, które reagują na tekst, bo dzisiaj na przykład pisałem taki tekst na otwarcie, na rano, które, który dotyczył tych rozmów w Jasiące, i widziałem bardzo podobne komentarze. To znaczy, oceniające protestujących rolników jako grupę dość roszczeniową, jako grupę, która i tak zawsze jest w stanie dogadać się z władzą, jako tych, którzy nie rozumieją ludzi, którzy też bardzo ciężko pracują, którzy też mają kredyty, którzy właśnie muszą zawieźć dzieci do szkoły, do pracy, do przed yy, Sami dojechać do pracy, zawieźć dzieci do przedszkola, czy chociażby dojechać do lekarza. I uważam, że to jest dość duży problem, bo jeśli rolnicy będą nieustępliwi, to te emocje społeczne będą się odwracały przeciwko nim, a trudno jest prowadzić takie akcje protestacyjne. No, dzisiaj przecież mieliśmy do czynienia łącznie z prawie, to było ponad 500 protestów, w których szacowana liczba osób to było około 70 tysięcy. To jest naprawdę duża skala i są zapowiedzi, że Polska stanie i to stanie w całości, że oni nie, zatrzymują, nie zamierzają się zatrzymywać. Jeśli rzeczywiście tak będzie, to obawiam się, że te emocje będą coraz, no, będą się odwracały przeciwko rolnikom, szczególnie gdyby te protesty przenosiły się do miast. Co się może wydarzyć. Co się może wydarzyć. Kolejną rzeczą, która może im szkodzić, to skrajne zaangażowanie polityków, na przykład polityków PiS. I zauważmy, że dzisiaj to ich zaangażowanie było trochę mniejsze w porównaniu do tych ostatnich dużych protestów. No bo na ile z wiarygodne może być takie zaangażowanie w sytuacji, kiedy no, dochodzimy do studni rządu, ale większość tych decyzji, <laughs> przeciwko którym protestują w tej chwili rolnicy, zapadało wcześniej? Tak, no ten rząd ma trzy miesiące. Zresztą zbliżamy się do tego podsumowania studni rządu. Tak, ale nie może ten rząd brać odpowiedzialności za decyzję prawa i sprawiedliwości, za decyzję Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, rol, ministrów rolnictwa. No przecież Henryk Kowalczyk radził, jak się okazało, tragicznie radził rolnikom w sprawie tego, kiedy mają sprzedawać, kupować. Zboże. To były decyzje, które kosztowały prawo i sprawiedliwość mnóstwo głosów na polskiej wsi. Polska wieś zdała sobie sprawę, że prawo i sprawiedliwość straciło rozeznanie, jeśli chodzi o te emocje społeczne. No i też za rolnictwo wzięli się ludzie, którzy no nie bardzo mieli do czynienia wcześniej z takim wymiarem praktycznym. Albo nawet jeśli mieli do czynienia z wymiarem praktycznym, to po prostu nie potrafili mówić do, do polskiej wsi, więc uważam, że prawo i sprawiedliwość na tym traci, natomiast zyskiwać może Konfederacja. No tak, Konfederacja, która od początku była też przeciwko zbożu ukraińskiemu, chociaż jak te decyzje były podejmowane w ubiegłej kadencji, to ja tam Piotra Dudy i Solidarności nie widziałam jakoś siedział dość cicho, nie masz wrażenia. No tak się złożyło zupełny <laughs> przypadek. Zupełny przypadek, dupełny przypadek. Że tych protestów, zapisów w ogóle nie było, a teraz Piotr Duda ożywił się i, i no, widzimy go na barykadach. Niezależnie od tego wydaje mi się, czego będą dotyczyły protesty. Przeciwko czemu będą sprzeciwiały się kolejne grupy, Piotr Duda będzie na barykadach, bo to jest element obozu Prawa i Sprawiedliwości, więc zrobi absolutnie wszystko, żeby uderzać w rząd, czy on na to zasługuje, czy nie. Czy Twoim zdaniem, <coughs> przepraszam, czy Twoim zdaniem yy, istnieje ryzyko, że przemysław Czarnek faktycznie odejdzie z prawa i sprawiedliwości? Uważam, że jeśli chodzi o prawo i sprawiedliwość, i szerzej zjednoczoną prawicę, to wszystko może się zdarzyć. Bo oczywiście jesteśmy... nawiązuje do tej wypowiedzi, w której Cza Przemysław Czarnek były minister edukacji, powiedział, że jeżeli ktoś wyrzuci solidarną, przepraszam, suwerenną Polskę z prawa Zjednoczonej Prawicy, oczywiście, to on również odejdzie, a to jest pokłosie tej takiej dziwnej przypychanki medialno- social-mediowej między właśnie członkami suwerennej Polski, a członkami Prawa i Sprawiedliwości, obozem Zbigniewa Ziobry, a obozem Mateusza Morawieckiego. Mówiąc obrazowo, po przegranej, a wielu w pisie wydawało się, że będą rządzili wiecznie, w tym, no brzydko mówiąc, ale wprost, przy tym żłobie władzy, nagle okazało się, że tych miejsc jest tak niewiele, że nawet rządząc 8 lat, nie udało się zabezpieczyć tak wiele. Miejsc i fruktów, żeby wystarczyło dla każdego. I teraz mamy walkę o to, jakie będzie w przyszłości prawo i sprawiedliwość. Czy prawo i sprawiedliwość, jako partia pod tą nazwą, jest jeszcze w stanie wygrać jakiekolwiek wybory? Kto będzie stał na czele prawa i sprawiedliwości? I widać ewidentnie takie dwa nurty, to znaczy jeden bardziej umownie proeuropejski. Ja nie mówię o Dosłownie, no tak. Może ale mniej jednak... anty, po prostu mniej, mniej anty, anty, anty Tak, to jest lepsze określenie mniej antyeuropejski, to znaczy ten, który no, jednak nie będzie próbował co wybory rzucać haseł e, obrzydzających Polakom Unię Europejską i ten drugi, taki, który jest jakimś miksem suwerennej Polski, konfederacji, haseł antyeuropejskich. Antyeuropejskich wprost niosących poleksit na sztandarach, i w tę stronę widzę, że zmierza część suwerennej Polski. I teraz dzielić będzie się prawo i sprawiedliwość. Ci, którzy, którym bliżej jest do tego mniej antyeuropejskiego nurtu, i ci bardziej radykalni. No i Przemysław Czarnek, jak widzimy i wiemy, i nie powinniśmy być zaskoczeni, należy do tego nurtu bardziej radykalnego. Ludzie skupieni, szczególnie młodzi politycy, skupieni do tej pory wokół Morawieckiego, czyli na przykład Piotr Müller, były minister spraw, wiceminister spraw zagranicznych Jabłoński, to są ludzie, którzy widzą się jako ci nie tak radykalni, ci bardziej otwarci na jakieś sojusze w przyszłości z tymi, którzy być może gdzieś w stronę hadecji europejskiej zmierzają. Którzy, jak słyszeliśmy w ostatnich tygodniach czy miesiącach, nawet gdzieś są w stanie poprzeć in vitro finansowane z budżetu państwa. I tak te obozy będą się teraz między sobą ścierały, po to, żeby za jakiś czas z, z tych tarć pewnie wyodrębniły się dwa obozy. I będziemy mieli do czynienia, myślę, z taką dekompozycją całego obozu prawicy, która już nie będzie zjednoczona, być może po to, żebyśmy wszyscy wrócili do tego samego miejsca i ponownego zjednoczenia, tylko że z innym liderem. Ale myślę, że to wszystko dzieje się dlatego, że te wszystkie frakcje zdają sobie sprawę, że Jarosław Kaczyński już w perspektywie najbliższych lat nie będzie w stanie ich utrzymać. I te grupy muszą wyłonić swoich liderów, i dopiero później z nich wygra najsilniejszy, który nada ton całemu obozowi zjednoczonej prawicy, bo nie chce mi się wierzyć, że w tej krótkiej perspektywie tak podzielona prawica będzie w stanie odnosić jakieś sukcesy. A w tym obrazku brakuje nam jeszcze takiego politycznego planktonu, na przykład myślę tutaj o kilku osobach skupionych wokół Marcina Ociepa. Ale Marcin Ociepa podobno się ewakuuje właśnie, tylko miała sprawa nie wypłynąć przed wyborami, no ale niestety wypłynęła. wypłynęła. A chodzi o to, że miał przestać być, mówię miał przestać być, tak brzydko to brzmi, ale nie chciał tego potwierdzić, wice szefem klubu parlamentarnego PiSu. I dzisiaj zresztą Marcina ociepa o to pytałem, bo jeszcze kilka lat temu, kiedy Marcin Ociepa decydował się na na to, że będzie współpracował z Jarosławem Kaczyńskim, to on się chwalił, że będzie mógł wskazać prezydenta kandydata na prezydenta Warszawy. No i tak się stało, że nie wskazał. No nie, nie Tobiasz Boheński to nie jest yy, nie, kandydat nie, nie. Marcina markinowego. I Marcino, cieba przekonywać, że skąd ja mogę w ogóle wiedzieć, co to za pytania. Więc zapytałem, czy to on jest tym kingmakerem tobiasza bocheńskiego, <laughs> no ale jednak musiał przyznać, że nie. Natomiast on powiedział jedną rzecz, bo zapytałem go wprost. Czy pan chce wygryźć Jarosława Kaczyńskiego? No i do tej pory zazwyczaj no to politycy, prawicy w ogóle oburzyliby się na samo sformułowanie. Wygryźć Jarosława Kaczyńskiego w jednym zdaniu, jak w ogóle można nie, tak nie, mówić. Nie, nie, nie. Natychmiast trzeba było się przeżegnać i spryskać wodą święconą. Tak. tak. I jeszcze czosnek gdzieś Te umieścić. umieścić. Tak. Tym razem Marcin Ociepa zareagował inaczej i powiedział, z całą pewnością chce mieć przemożny wpływ na polską prawicę. No, to ciekawe. Czyli może... Polityczny plankton skupiony wokół Marcina Ociepy, ale jednak przemożne ambicje i chęć wielkiego wpływu. Więc na razie brzmi to, uśmiecham się delikatnie, jak myślę sobie o perspektywie politycznej Marcina Ociepy, bo do tej pory chyba nikt nie wierzył mu tego, że to on miałby stanąć tutaj w jakiejś walce na serio. No nie, 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 po Jarosławie nie. Nie Kaczyńskim, był typowany na jednego z delfinów. Może, może, chociaż jakiś niewielki kawałek tortu uda mu się uszczknąć, kto wie. W każdym razie nie wygląda to dobrze. No te oskarżenia, które teraz padają wzajemnie, to one to, to już nie jest to już nie są takie zawoalowane uszczypliwości, tylko Mart Michał Dworczyk mówi wprost, że suwerenna Polska to jest układ pasożytniczy. E, Ardanowski mówi o tym, że mit Jarosława Kaczyńskiego upadł. E, Chłopiec w krótkich spodenkach. Tak, to była odpowiedź to o na jakim. Tak, bo Patryk jaki sobie pozwolił na taką wypowiedź, w której bardzo krytykował Mateusza Morawieckiego i tam mówił chyba o beznadziejnych czy dziadowskich decyzjach, które Morawiecki podejmował w Unii. E... W dudę prezydenta też uderzał Patryk Jaki. Tak. Sebastian Kaleta, bym się myli z Piotrem Kaletą, Sebastian Kaleta gdzieś tam złapany w Sejmie mówił o tym takie uszczypliwości, że my to przynajmniej umiemy sobie zabezpieczyć skrzynki mailowe, a jeszcze do niedawna w ogóle przecież temat tych, tej afery mailowej Michała Dworczyka był zbywany, że w ogóle nie mamy pewności, czy to było naprawdę, czy to nie jest jakaś ruska prowokacja. Teraz to już nawet służy do tego, żeby się trochę po kładać po głowach. No i zastanawiam się, jak długo można w, takim, w takiej atmosferze przetrwać. Czy to jest kwestia do wyborów, ale których? Europejskich, prezydenckich? Czy, czy, czy taka, taki zlepek ludzi, którzy ewidentnie już się nawet nie lubią, jest szan ma szansę, żeby jeszcze przez długie lata, czy przynajmniej kilka lat funkcjonować jakoś wspólnie? Bo już nie ma tego głównego spoiwa, bo władzy. głównym spoiwem była władza. I frukta za tą władzą idące. Nie ma tego spoiwa, jest masakrycznie toksyczne środowisko pracy wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Nie wiem, jak udaje się panom wszystkim, bo głównie to panowie dlatego się ze sobą kłócą, mówiąc wprost, żyrą. A dołóżmy do tego jeszcze kilka innych elementów, to znaczy Jacek Sasin jego konflikt z Danielem Obajtkiem. Tak, o tym też chciałam z Tobą porozmawiać. Wyciekające, to dołóżmy, jeśli pozwolisz, ten proszę. element. Bardzo proszę. Wyciekające taśmy Daniel Obajtek, który chciałby no, politycznie udusić Jacka Sasina, a, wyeliminować tylko, Przepraszam, z życia bo redaktor Harukowicz już zapowiedział dzisiaj w social mediach, że będą kolejne e, taśmy ilustrując to zdjęciem pana Obajtka i pana Sasina, więc zapewne te taśmy będą właśnie dotyczyć tej dziwnej relacji. Tak, a nawet się e, odniosę do tego wprost, bo to było zdjęcie z mojego artykułu, w którym opisywałem a, no relacje proszę. pomiędzy panami, więc odsłonię jeszcze odrobinę tajemnicy, chociaż oczywiście. Jacek Harłukowicz w Onecie te taśmy ujawniał, a ja dzisiaj e, opisałem jeden z elementów tego konfliktu, to znaczy politycy PiSu są wściekli na Obajtka, bo próbowali go przez ostatnie tygodnie, właściwie od pierwszego tygodnia marca, wezwać, jak mi mówili, na spowiedź. To znaczy oni żądali, żeby Daniel Obajtek przyszedł i tutaj były dwa co najmniej scenariusze albo e, do ważnych polityków z grona e, władz PiSu, albo do wszystkich polityków parlamentarzystów PiSu na klub Prawa i Sprawiedliwości, żeby się wytłumaczył. Po pierwsze, co on jeszcze opowiadał, co ma na swoją no obronę. Wiadomo. Na razie mamy jakiś po prostu taki mikroskopijny fragmencik tak. tego, co tam było nagrane. I co jeszcze ich czeka. I oni chcieliby wiedzieć, żeby przynajmniej, nawet jak to będzie kolejna kompromitacja i kolejna to żenada, to żeby się przygotować. I żeby w końcu mogli podjąć decyzję, czy może trzeba się odciąć od Obajtka, kiedy przyjdzie ten moment. I on e, przekazywał, że on nie może przyjść, twarzą w twarz, bo uwaga, uwaga, nie ma go w Polsce. O. I była jedna, druga i kolejna prośba, a Daniel Obajtek e, miał przekazywać za, i bezpośrednio i przez swoich współpracowników, że teraz to nie jest możliwe. No ja miałem te informacje z trzech a później nawet jeszcze z czwartego źródła, że Daniela Obajtka nie ma w Polsce, no ale no, musiałem też zwrócić się bezpośrednio do Daniela Obajka. i napisałem mail w tej sprawie i Daniel Obajtek dwukrotnie, bo jeszcze później dopytywałem, odpowiedział mi, że to jest jego prywatna sprawa, gdzie spędza swój wolny czas, bo teraz nie jest osobą publiczną. No tak, nie jest już prezesem Orlenu. I rzeczywiście no, ma prawo nie musi się tłumaczyć. być gdzie I... chce. Ja, póki opisuję, co, póki nie padną zarzuty. Na razie, na razie może być gdzie chce. I Daniel Obajtek właśnie w ten sposób odpowiedział, ale kiedy opublikowałem ten artykuł, bo miałem pewność, że w ostatnim czasie po prostu nie chciał się stawić i pokazać twarzą w twarz i zmierzyć i wyspowiadać, jak mówią pisowcy. No to Daniel Obajtek właśnie udostępnił ten tekst i napisał, że tak, byłem na urlopie i to jest moja spowiedź, nie mam sobie nic do zarzucenia. No i na to właśnie Jacek Harukowicz zareagował tak, że to jest komedia i że milczenie czasami jest złotem, bo niebawem właśnie będą kolejne takie. Zabawne podobno. I znowu wracamy do tego szerokiego obrazu i podziału, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy. To dołóżmy, jakby tego jeszcze było. Mało Marcina Mastalerka, szefa gabinetu prezydenta. I jego ambicje, i znowu to w jaki sposób on atakuje Mariusza Błaszczaka, szefa klubu PiSu, zaufanego człowieka Jarosława Kaczyńskiego, i to jest właściwie takie to jest atak w podbrzusze, w czuły punkt dotyczący obronności. Ale to była odpowiedź, bo najpierw Mariusz Błaszczak napisał, że jak się chłopik z Mastalerkiem wezmą za budowę nowej partii, no bo to były te pogłoski, że właśnie Andrzej Duda, no i tu Mastalerek i Mateusz Morawiecki, tutaj chłopik, będą, będą tworzyć nowe ugrupowanie po wyborach do Europarlamentu, no i Błaszczak wtedy napisał, że no to właśnie, to na pewno nic z tego nie będzie i to jest fake i na to Mastalerek właśnie odpowiedział, że w ogóle fejkiem to jest to, co ty robiłeś stare z obronnością. No, no i to jest poziom właśnie polskiej prawicy, i gdyby chodziło o wyciszenie sporów, to panowie wyjaśniliby to sobie na osobności. Nie, wy, nie wywlekaliby tego do mediów społecznościowych, a poza tym Andrzej Duda i jego otoczenie przez te ostatnie lata to nie takie upokorzenia, naprawdę. Znosili i zagryzali Prawda. zęby. Więc akurat. No ale nie było prezydentowi wtedy Marcina ludziom, Mastalerka jeszcze tak blisko, jak te upokarzenia prezydenta. Nie było, dawnością. ale Marcin Mastalerek doradzał co najmniej od kampanii przed drugą kadencją Andrzeja Dudy i jakoś wtedy trzeba było zaciskać zęby dla dobra sprawy, dla, Pol o, dla Polski, właśnie, bo to dla Polski zawsze mm -hmm. wszystko było. A teraz nagle ten argument dla Polski jakoś się skończył i wszyscy się żrą i jest to Walka już nawet nie pod dywanem, bo właśnie chodzi o to, żeby wszyscy widzieli, jak oni się żerą, po to, żeby wygrał najsilniejszy, który później wskaże ten kierunek, w którym ma iść prawica. No i ja uważam, że to w ogóle w dłuższej perspektywie jest ciekawe, bo to dla wszystkich, których interesuje polityka, dla myślę wielu y, naszych dzisiejszych widzów, to jest pytanie o to, jaka będzie polska prawica. Czy polska prawica będzie taka, jak w wielu krajach europejskich? Czy to będzie Hadecja, która być może z czasem zaakceptuje nawet liberalizację prawa aborcyjnego, bo taka jest wola społeczeństwa? Czy będzie za kilkanaście lat otwarcie na związki partnerskie, tak jak to miało miejsce już dawno, dawno temu w Europie? Czy to będzie taka partia, która będzie czy ta prawica będzie taką partią, czy kilkoma partiami? Które będzie konfederacją do kwadratu, albo suwerenną polską do kwadratu. Czy polska prawica będzie przyciągała ludzi pokroju Janusza Kowalskiego, e, innych posłów e, konfederacji? Nawet nie myślę tutaj o Krzysztofie Bosaku, bo on trochę się. Wyróżnia stylem choćby mówienia. trochę bardziej now, nowoczesny, tak to powiedzmy, europejski, chociaż albo, on pewnie tego albo słowa innym, by Albo nie, w innym stylu po prostu przekazuje te swoje, swoją politykę. Jest też dość merytoryczny, ale nie, nie krzyczy za każdym razem, nie opowiada takich rzeczy, których nawet bym nie chciał e, powtarzać. W każdym razie to jest dość fundamentalne pytanie: jaka będzie prawica, bo może się okazać, że z tego podziału. Będziemy mieli pewne konsekwencje, które wpłyną też na ten obóz, który dzisiaj tworzy rząd, mm -hmm. bo być może część tych polityków Miną lata, dzisiaj nam się to wydaje nierealne, ale być może niektórzy z nich na przykład trafią do trzeciej drogi. No, do różne może rzeczy to nam trzecia się droga będzie nowym PiSem. Nierealne, a przecież mamy byłych polityków PiSu: mamy Janę kluzi Kroskowską, Pawła Oczywiście, Zalewskiego, tak. Pawła Kowala. Oni wszyscy są teraz w koalicji obywatelskiej. A Janna Kluzi-Krostkowska była przecież szefową kampanii Jarosława Kaczmarego. Razem z był Poncyliuszem, który też jest teraz przecież bliżej koalicji obywatelskiej że znacznie, tak. niż, niż był. Więc te rzeczy mogą się wydarzyć. Myślę, że politycy. Z trzeciej drogi mogliby się obrazić właśnie za to porównanie, no bo oni nie chcą, tak mówią, nie chcą być jak PIS. No i pe z pewnością to nie, to nie byłoby mm, powtórzenie Pisu, ale być może to oni zajmą te, to miejsce. To oni będą tym najbardziej konserwatywnym skrzydłem, czego pewne symptomy już mamy, chociażby jeśli chodzi o te dyskusje o liberalizacji prawa aborcyjnego. A gdzie w tym wszystkim, w tym całym bałaganie, w tych, wśród tych podgryzających, a właściwie nawet już nie podgryzających, tylko oficjalnie gryzących się przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy jest Jarosław Kaczyński? Jarosław Kaczyński jest obserwatorem, jest człowiekiem pogubionym trochę, to znaczy, który pomału się otrząsa, bo dotychczas opierał się na ludziach, którzy okazało się, że nie ustali, nie byli w stanie zapewnić mu tego, co obiecywali. Mateusz Morawiecki opowiadał, jak nagle nada zupełnie nowy wizerunek Prawu i Sprawiedliwości. To on miał być tą proeuropejską twarzą polskiej prawicy, która będzie w stanie zbudować zdolności koalicyjne. To on godził się na pewne ustępstwa względem Komisji Europejskiej, które de facto ani nie poprawiały sytuacji. W zakresie praworządności w Polsce, ani nie odblokowywały pieniędzy, więc doprowadziły do takiej sytuacji, że prawo i sprawiedliwość ani nic nie zyskało w Komisji Europejskiej, a i nie udało się tej partii skonsolidować tego skrajnego elektoratu. Więc Jarosław Kaczyński na razie obserwuje i na razie myślę, że będzie wynagradzał tych najwierniejszych, to znaczy Mariusza Błaszczaka. Widzimy, że to on został szefem klubu PiS, chociaż wcześniej były spekulacje, że to może Morawiecki. I Jarosław Kaczyński będzie się przyglądał i w zależności od tego, jak wiele jeszcze będzie miał politycznych sił i jak długo w tym politycznym życiu będzie chciał funkcjonować, to tak długo ci ludzie z jego otoczenia będą mieli jeszcze wpływ i zobaczymy, czy znaczy, uda im się. Jeszcze duży. Myślę, że coraz mniejszy. Myślę, że coraz mniejszy. Natomiast, no to co jest groźne dla obecnej większości to zlekceważenie tego wpływu nawet no jeśli to on pokazała by był nawet niewielki. W właśnie do spraw zakresie, ale Komisja do spraw Pegasusa, podczas której myślę że członkowie komisji jednak przygotowując się zlekceważyli prezesa licząc na to że przyjdzie właśnie taki lekko zdezorientowany staruszek który odpowiednio podpuszczony popłynie da się i się, tak i się ośmieszy i wygłosi jakąś taką tyradę w stylu tego co wygłasza łapany na korytarzach sejmowych, okazało się, że prezes rozegrał komisję, po prostu mówiąc wprost. No nie poszło to po myśli. Na pewno ta pierwsza część, bo potem rzeczywiście, jak już pojawiły się konkretne pytania, no to było różnie, ale ta, ta pierwsza godzina, no to w, w ogóle to tam triumfował Jarosław Kaczyński i posłowie, no między innymi ozdobaj Gosek, którzy tam bardzo walczyli. Tak, merytorycznie, gdyby się wsłuchać w te słowa, to. One się nie bronią, jeśli chodzi o, o to, co mówił Jarosław Kaczyński, mm -hmm. bo po pierwsze lekceważył członków komisji, po drugie było kilka sprzeczności, bo można byłoby lepiej wypunktować prezesa PiS, pytając o to, kiedy on konkretnie się dowiedział, czy jako szeregowy poseł. Bo tutaj był taki fragment wypowiedzi, kiedy Jarosław Kaczyński twierdził, że wiedział, że służby mają problem z wyłapywaniem grup przestępczych. Wtedy mhm. usłyszał coś od Mariusza Kamińskiego i się zgodził na to, a później mówił, że dopiero jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa. No tak. Było dużo sprzeczności, ale patrząc na to z lotu ptaka, to jest niebezpieczne dla obecnej większości. Jeśli dalej będą wychodzili z założenia, że Jarosław Kaczyński nie ma już zupełnego wpływu, że jest rozłożony na łopatki, bo Prawa i Sprawiedliwości nic tak nie będzie mobilizowało, przynajmniej w ostatnich tygodniach. Zobaczymy, czy będą w stanie się utrzymać w tym, jak y, kolejne ich upadki. Co prawda oni sobie tam zaplanowali kilka. Takich pomysłów, że oni chcą być niby tą bardziej konstruktywną opozycją, dlatego uczepili się tego tematu CPK. No właśnie ja w ogóle nie zapomniałam, no że już powstał ten zespół pracy dla Polski pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego. To był ich pomysł, wymyślili sobie hasło jesteśmy na tak, ale te ich wewnętrzne wojny doprowadziły do tego, że oni sami o tym zapominali. No ale upadają i próbują się podnosić ponoszą kolejne porażki, wywlekane są kolejne brudy, próbują odbijać się chociażby narracyjnie. Mm -hmm. Teraz takie to jest pewne uproszczenie, ale chociażby mam wrażenie, że ludzie z otoczenia pisu mieli dość znaczący wpływ na to, jak ostatnio chociażby w tekście w rzeczpospolitej pewne źródła tej gazety mówiły o Pegazusie próbując Trochę wybielać cały ten proces. Oczywiście, jeszcze nie jesteśmy w stanie ostatecznie rozstrzygnąć, jak wyglądała ta inwigilacja, nielegalna inwigilacja, ale ta gazeta opisała, no, że rzekomo nie było możliwości w Polsce wgrywania dodatkowych informacji na telefony, co przeczy zdaniu wielu, wielu ekspertów, nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć, ale Prawo i Sprawiedliwość uczepiło tak. się tej informacji, próbując to wbijać ludziom do głowy. Ja bardzo bym chciał, żeby komisja zamiast tych takich potyczek, jakiś Bonmotów, jak najszybciej zdobyła dostęp do informacji niejawnych i była w stanie zweryfikować, kto tutaj mówi prawdę. Bo teraz PIS, kiedy nie ma oparcia, w, y, większość w twardych dowodach, w dokumentach, to Prawo i Sprawiedliwość próbuje wygrać wojnę narracyjną, niezależnie od tego, jakie są fakty, a na to nowa większość nie może sobie pozwolić. Więc y, to, co jest groźne dla obecnej większości, to uznanie, że PiS upadło i się już w ogóle nie podniesie. Być może nie podniesie się pod tym szyldem, ale na pewno ci, którzy tam są, a przecież tam jest trochę młodych polityków, chociażby wspomniany przez nas Czarnek, Patryk, jaki. Jacek Ozdoba to są ludzie, którzy, Ci, którzy mają chcą być jeszcze nawet 50 kilkadziesiąt lat, lat, oni mają po przed sobą 20 lat kariery politycznej. Dokładnie to tak. nie jest Jarosław Kaczyński, który już raczej tę karierę kończy ze względu po prostu na PESEL. Tylko to są ludzie, którzy by chcieli jeszcze coś yy, znaczyć. Ale a co myślisz o tej plotce, że yy, pojawił się pomysł, żeby zmienić nazwę Prawa i Sprawiedliwości na jakąś inną? Sama nazwa jest ważna, ale nie sądzę, żeby to było coś, co uratuje. To znaczy, być może na start to będzie plus, punkt procentowy, dwa punkty procentowe, ale bez zmiany twarzy, bez zmiany w ogóle pomysłu na polską prawicę, to nie sądzę, żeby to był program jakiś przełomowy, sama zmiana nazwy. Ja zresztą przypominam sobie, że kiedy platforma szurowała po dnie kiedy Grzegorz Schetyna miał bardzo poważne problemy w zarządzaniu partią, kiedy później Borys Budka próbował sobie radzić ze spadkami sondażowymi, to w kuluarach też mówiło się, że platforma obywatelska być może zmieni szyld i wiele osób wierzyło w to, że wtedy mm, uda się odczarować ten trend spadkowy i myślę, że to jest po prostu takie myślenie tunelowe, kiedy jest już źle, kiedy widzą po politycy, że spada. PiS się za bardzo z ośmioma gwiazdkami już kojarzy. Już się tak wryło, że no już... jeśli będą robili takie rzeczy jak kierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który na ich życzenie no, zniszczy życie po prostu wielu kobietom, to niezależnie od nazwy, jestem przekonany, że te protesty społeczne znajdą inne ok to określenie stosowne można dodać albo odjąć. Do odpowiedniej, do odpowiedniej nazwy, więc akurat w to, w to nie wierzę. Jeśli nie będzie gruntownej zmiany, to nie będzie też jakiegoś wpływu na, na siłę tego ugrupowania. Zaraz cię zapytam o telewizję, którą podobno będzie Prawo i Sprawiedliwość otwierać, ale na chwilę oddam głos naszym widzom. Dostaliśmy super naklejki od Piotra Wasilewskiego, Daniela Jasiaka, Teresy Piotrowskiej, Jacka Kondrackiego. Małej cholery i Mariusza Grockiego. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. W imieniu także, oczywiście, Patryka. I jeszcze dostaliśmy super naklejki z wiadomościami. Mateusz Płachniach pyta, czy Suski wpłynął na komisję do spraw wyborów kopertowych. Tam był taki moment, faktycznie, że Marek Suski wszedł na komisję. Magdalena Anton, prezes, kupuje telewizję, proponuje nazwę TV: chwała, uniżenie Jarosławowi. Rozumiem, że chodzi o ten skrót, który będzie niesamowicie zabawny. Irek rolnik. Czy terroryści wzięli nas za zakładników swoich roszczeń? Cygano, rolnicy chcą rekompensat, za co, za wszystko. Joanna Zawadzka która pisze, że przemiłe wieczory z panią Karoliną i jej gośćmi. Bardzo dziękuję, to bardzo miłe, ale to zasługa głównie moich gości. Każdy trudny temat łatwiej przełknąć. Agnodar, rolnicy najwyraźniej pomylili adres. D stara wiara, gdyby rolnicy mieli działać jak każdy przedsiębiorca, to dopiero by się działo ZUS-Pit 2 Krosu, czyżby Obajtek planował przezimować do wyborów e, europejskich i Tomasz Mosdzen, pozdrowienia z Londynu, słucha się wyśmienicie. No właśnie, to może żeby. Tomas za... bardzo miło. Znam Tomasa i serdecznie wszystkich Państwa bardzo Stop pozdrawiam, on. a Tomasa dawno nie widziałem, to miło, że że tak możemy się spotkać online fajnie, w ogóle tutaj czasem się pojawiają ludzie, których ja też znam osobiście i których nie widziałam bardzo dawno i pojawiają się tutaj na czacie i wtedy też robi mi się zawsze bardzo miło, to jeszcze zanim przejdziemy do tej telewizji, to zapytam Cię właśnie o to żeby zakończyć temat Daniela Obajtka, który nam się przewijał przez ostatnie wątki, Daniel Obajtek trafi do Europarlamentu, to znaczy dostanie miejsce, jedynkę gdzieś na którejś liście do eurowyborów, czy jednak to co ostatnio się wydarzyło Sprawi, że Jarosław Kaczyński, który o czym tu już kilkukrotnie kilkukrotnie rozmawiałam, ma ewidentnie słabość do Daniela Obajdka, stwierdzi, że nie. Jednak już za dużo. Zdecyduje Jarosław Kaczyński i tak jeszcze do niedawna. Jarosław Kaczyński miał niezwykłą słabość do Daniela Obajtka i dlaczego? Ja już kiedyś o tym wspominałem, ale to jest dla mnie absolutnie zadziwiające. Dlatego, że Daniel Obajtek znalazł klucz do serca i umysłu Jarosława Kaczyńskiego i powtarzał mu od lat, że on chce zrealizować polityczny testament jego brata Lecha Kaczyńskiego i zbudować multikoncern energetyczny, którego to ojcem i pomysłodawcą jest Lech Kaczyński. I te słowa, powtarzane jak mantra, spowodowały, że Polityczny umysł i polityczne serce Jarosława Kaczyńskiego się otworzyły i da, dla Daniela Obajtka nie było rzeczy niemożliwych i tak powstał Daniel, Daniel tylko Wszystko Mogę Obajtek. Tylko troszkę opacznie chyba zrozumiał, bo wydawało mi się, że rzeczywiście Może wszystko, wszystko może i może wszystko. I pieniądze Orlenu to są jego pieniądze, które może wydawać chcę. jak chce i zatrudniać kogo chce. Myślę, że nie bez znaczenia było też to, że jednak udało się Danielowi Obajtkowi przynieść Polskę pres. Na tacy prezesowi, który zawsze marzył o mediach, yy, i tak naprawdę Daniel Obajtek, jako pierwszy, to marzenie po części zrealizował, ale na dużą skalę. Zobaczmy, ile marzeń Daniel Obajtek był w stanie spełniać według tych taśm, publikowanych przez ONET, marzenia o pracy dla żony prawicowego. Dla żony, dla ojca, dla ojca a to było tylko jedna z wielu, Ihtora. wielu rozmów, które się tam odbyły. Ile jeszcze marzeń, Danielu Obajtku, <laughs> udało ci się spełnić i po jakie gwiazdki sięgnąłeś, żeby spełniać te marzenia? To jestem tego bardzo ciekaw, ale podsumowując wiem, że Jacek Sasin robi absolutnie wszystko, żeby zablokować ten start. No i okaże się, kto ma jednak ten klucz do serca i umysłu Jarosława Kaczyńskiego teraz czy bardziej Obajtek mimo wszystko czy Jacek Sasin? No ciekawe czym wpływ na to mają jak, jakieś właśnie te taśmy ja zresztą zawsze tak rozczula mnie, że używamy słowa taśmy kiedy to nie są żadne taśmy i od dawna żadnych taśm nie ma. W każdym razie te nagrania, które będą pewnie jeszcze publikowane przez Jacka Harłukowicza, no bo jeśli ktoś to prezesowi pokaże, no bo prezes ogląda tylko to, co chce oglądać i nie czyta takich portali jak Wirtualna Polska czy One, no bo dlaczego miałby sobie psuć humor? No ale jeśli ktoś mu to pokaże, a są osoby, którym zależy na tym, żeby on to zobaczył, to rzeczywiście może to zmienić może Ja mam jednak nieco. nadzieję, że Jarosław Kaczyński czyta takie portale i że ktoś drukuje Jarosławowi Myślisz, Kaczyńskiemu wirtualnie. Polskę, no, bo ostatnio jakiś czas temu mówił, że według niego wirtualna Polska jest najbardziej antyrządowym portalem, więc chyba na jakiejś podstawie to mówił. Mam nadzieję, że. Chociaż to oczywiście mówię to z przymrużeniem oka, bo my po prostu piszemy jak jest, zresztą tak samo jak i nasza konkurencja, jak, jak i Onet, który też Jarosław Kaczyński atakował, a jednak na jakiejś podstawie myślę prezes te oceny wygłaszał, a że nie zawsze one w ostatnim czasie są korzystne, no bo i sporo afer z zarządu wpisu się, no, no oni są za to odpowiedzialni i sporo tych afer w ostatnich latach było, no to to już ich odpowiedzialność. No dobra, to co Ty myślisz o tym pomyśle zbudowania nowego wielkiego gracza na polskim rynku medialnym, którym to będzie właśnie telewizja pro, chciałam powiedzieć prorządowa, już przez te 8 lat tak mi się to wbiło w umysł, pro Prawo i Sprawiedliwość. To jest ciekawy problem, który też kilka tygodni temu starałem się bardziej zgłębić. I tak, Jarosław Kaczyński wymyślił sobie, że za tym projektem będzie stał y, były prezes TVP, ale nie Jacek Kurski, tylko Mateusz Matyszkowicz. Dlaczego? No, bo Jacek Kurski był ultrasem. Tę te, te tempą propagandę widzieliśmy wszyscy. O, przez wiele, wiele no, ale lat. Ale to co Kurskiego ona działała, bo to, po, to, co robił jego następca, doprowadziło do upadku i, i do przegranych wyborów. Przecież. Tak, ale to musiała być raporcie. telewizja nie dla ultrasów, tylko dla ludzi, którzy no, są w stanie, e, których jesteśmy w stanie stopniować. Od ludzi obojętnych pisowych, którzy są w stanie oglądać taką telewizję i być może w niektórych punktach się zgadzać, po. Zwolenników niektórych rozwiązań przez wielbicieli, po tych, którzy niezależnie, właśnie co się dzieje, to zawsze przy prawie i sprawiedliwości będą. I teraz kluczowe pytanie jest takie: czy uda się znaleźć firmę, która zdecyduje się w to zainwestować? I tutaj te prognozy no, mogą być dla pisów w miarę korzystne. Dlaczego? Bo ktoś z zagranicy może dojść do takiego wniosku, że przecież jest kilka milionów ludzi, 6-7 milionów ludzi, być może nawet, którzy idą za tą partią, którzy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, i oni szukają pewnego kodu kulturowego, pewnych być może nawet seriali, pewnego stylu życia, który będą mogli zobaczyć w telewizji. Nie tylko telewizji informacyjnej, ale być może w dalszej perspektywie w serialach. Mhm. Które będą pokazywały styl życia konserwatywny, prawicowy, wymarzony przez Prawo i Sprawiedliwość, gdzie nie będzie wątków dotyczących osób LGBT, tylko będzie na przykład wyjście wspólne, rodzinne do kościoła. Oczywiście ja teraz specjalnie to staram się przejaskrawić i bazować na Ale będą stereotypa. też romanse i zdrady jak Bordo Juris. No, <grym> mam nadzieję, bo to by chyba bardziej urealniło te telewizje. Ale po prostu prawo i sprawiedliwość liczy, że ktoś z zewnątrz, bo raczej nie z Polski, dojdzie do takiego wniosku, że e, po prostu to może się opłacać, że tu jest biznes do zrobienia, że można wyłożyć pieniądze, a wyciągnąć jeszcze więcej. I wiem, że takie rozmowy były prowadzone. Natomiast prawo i sprawiedliwość, Strasznie tego żałuję, że oni takiego projektu nie zrealizowali za rządów PiSu. No właśnie, bo to jest pytanie. Było 8 lat. Można było zamiast y, y, ładować wszystko w TVP, które no wiadomo, że jest telewizją, znaczy no, mam nadzieję, że jest znowu telewizją publiczną, a, a nie było przez 8 ostatnich lat, y, no ale że kiedy władza się zmieni, no to zapewne jakby nie próbować się barykadować y, i blokować, no to zarząd wtedy telewizji też się zmieni i się okazuje, że już nie ma tam ludzi tylko i wyłącznie przychylnych Prawu i Sprawiedliwości. Tak, no i Prawo i Sprawiedliwość doszło do wniosku, że to jest największa ich porażka na tym polu medialnym, bo mieli wszystko, mieli ludzi, mieli usłużnych komentatorów, płacili im po 500 zł za opowiadanie głupot na każde wezwanie. Pompowali pieniądze w Sakiewicza, w Karnowskich, którzy chyba no, nie ale wiem, właśnie pompowali, bo przejedli to. Bo, no bo przecież jest i republika i jest no, ale telewizja jest braci Karnowskich, jaki jest styl tej Gdzie telewizji, te no. jak wyglądają e, te programy. No to jest, przepraszam, telewizja Porion 98. rok. Gdzie są te miliony? No właśnie, to, to, to jest pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi. Ja też nie znam odpowiedzi ciekawi. i PiS też nie zna odpowiedzi. I oni po prostu obudzili się z, z ręką w nocniku, zdając sobie sprawę, że przeżarli, przepuścili te pieniądze, że nic z tego nie mają. I teraz, nawet gdyby ktoś się zgłosił z zagranicy i zdecydował się zainwestować, to przy, takim, przy takiej mentalności, jaką rządziło się PiS, ta telewizja nie ma szans rzeczywiście mówienia do szerszej grupy niż tylko do ultrasów. Dlaczego? To powiedział mi jeden z polityków PiSu, który był bliski przez pewien krótki czas TVP. Dlatego, że politycy PiSu na każdą potrzebę byli w stanie chwycić za telefon, zadzwonić do prezesa, wiceprezesa i powiedzieć ten ma być, tego ma nie być, ja chcę to tak, tak, tak. Czego obrazem i taką wisienką na torcie była wizyta Posłanki PiSu Joanny Lichockiej w reżyserce tak. TVP, już kiedy to TVP dogorywało. I... Kiedy było wiadomo, że się zmieniają tak. władze, i wtedy posłowie, politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszyli własną piersią bronić swoich mediów po prostu. Tak. Z taką mentalnością nie da się zbudować takiego projektu medialnego, szczególnie kiedy Prawo i Sprawiedliwość jest w opozycji bo co posłowie opozycji będą dzwonili do takiego prezesa i mówili mu masz robić to, masz robić tamto. My wiemy lepiej. No tak się nie da. Jak Prawo i Sprawiedliwość chce budować te telewizję, jeśli za chwilę będzie pięć partii, które wyrośnie z Prawa i Sprawiedliwości, czy dwie, czy trzy, czy cztery, ale w każdym razie to o czym rozmawialiśmy, ta dekompozycja obozu zjednoczonej prawicy Prawdopodobnie doprowadzi do rozpadu na mniejsze partie, na partyjki, na plankton polityczny, jak oni chcą zbudować telewizję. Więc być może ten y, pomysł koncepcyjnie dla PiSu jest ciekawy, bo pozwalałby im przetrwać, ale on jest. Za późno podejmowane, jeśli Prawo i Sprawiedliwość chciało to zrobić, chciało zbudować swoje Fox News, to trzeba było. No i budować czas i pieniądze na Fox to. News tak, kiedy, kiedy rządzili mieli No to, to w ogóle było zaskakujące, że y, pracownicy, bo nie nazwy ich dziennikarzami, ale pracownicy no, de facto konkurencyjnych stacji telewizyjnych, którymi była Republika, czy jak się nazywa ta telewizja karnowskich? W, mm, w Polsce Polsce, tak. tak. Przychodzili do TVP i właściwie y, całą swoją energię ładowali w to w TVP, a te ich stacyjki no, dos... Może Był... puszcza TV jeszcze była. Na bazie, tak, tak. Może tak. na bazie tego da się coś. Może, może. Były wybudować. zasilane grubymi pieniędzmi ze spółek Skarbu Państwa. No i teraz y, ja przyznaję się, że włączyłam z ciekawości. Pierwszy raz w grudniu okazało się, że mam na liście swoich kanałów Republikę. No i to było coś, powiem ci, jak ją włączyłam pierwszy raz. Wtedy, kiedy pamiętasz, ten sygnał zniknął, on Pamiętam. się pojawił w Republice, i tam takie były paniczne ruchy, i nagle była transmisja w Republice ze studia Wiadomości TVP, i to, i to niesamowite rzeczy tam Byłem się działy. Byłem wzruszony, szczególnie rozmową Danuty Tycholeckiej z żonami Macieja. Też później. To już, i Mariusza to tak. Kamińskiego, to te rozmowy widziałem i przenoszenie formatów, prawie próba przenoszenia formatów jeden do jednego z TVP i ściąganie całego zaprzęgu pracowników TVP za czasów PiS do Republiki, no to Cieka, była jakaś grupa tymi, rekonstrukcyjna. A co z pracownikami Republiki? Oni podobno i tak jakoś nie bardzo mieli okazję czerpać z tych fruktów, które ich szef dostawał. Tak, długo musieli czekać na wypłaty, może teraz im się No ale dobrają. teraz właściwie jak przyszli ci wszyscy z TVP ówczesnego, to dobra... W sumie to nie bardzo mnie to interesuje, tak naprawdę mówiąc szczerze. No dobrze, to powiedz mi jeszcze, czy obecna koalicja rządząca przetrwa do końca kadencji? Tak, uważam, że tak. To znaczy, nawet jeśli będzie dużo napięć, dużo emocji. No bo teraz to pojawiło się sporo napięć. Nie wyobraża, żeby to mogło się rozpaść, rozpaść. Tak, pojawiło się dużo emocji, ale trochę jest tak, że no mówiąc brutalnie i odzierając to wszystko no do takiej. Realnej polityki, to ta dyskusja trochę wszystkim służy. To znaczy, wyborcom być może się nie podoba, szczególnie tym, ta dyskusja, którzy oczekują jedności, ale lewica się buduje i mimo, że ma dość niewielki wpływ, stosunkowo niewielki wpływ na tę politykę rządu, też wiele punktów dla nich ważnych jednak nie zostało zapisanych w umowie koalicyjnej. To oni dzięki tej dyskusji o prawie aborcyjnym, o związkach partnerskich budują i umacniają swoją lewicową tożsamość. Mogą się też odróżniać czymś, bo gdyby nie to, że się odróżniają, gdyż, że się spierają, no to co? Oni gdzieś zanikaliby tak naprawdę w koalicji obywatelskiej, która też ma lewicowe skrzydło. Dla trzeciej drogi to jest próba Pokazywania się jako ci bardziej konserwatywni, właśnie próba przejmowania części wyborców po popisie. A Donald Tusk może na to patrzeć i kiedy uzna, że koalicjanci mali koalicjanci przeginają, to uderza pięścią w stół. Mamy tę słynną frazę, Donald Tusk się wściekł i nagle jest wyciszenie emocji i znowu wszyscy pracują. A w międzyczasie Uwaga opinii publicznej, no właśnie, jest skupiona na tym sporze. Ludzie się zastanawiają, czy się dogadają, czy się nie dogadają. To oczywiście jest ważne i ma znaczenie, ale na przykład łatwiej jest nie mówić o tym, że ze stu konkretów, które się obiecywało, no to. Na sto jednak, dni, które są pojutrze, tak, no, tak, pojutrze, no. no to jednak nie mam przed sobą teraz tych wyliczeń, no ale no nie wiem, no to tak nawet nie jedna czwarta chyba została w pełni zrealizowana. A myślę, że te napięcia, które się teraz pojawiły, to też jest wynik tego, że zbliżają się wybory samorządowe i każda z tych frakcji tworzących koalicję 15 października chce się w jakiś sposób wyróżnić i pokazać tak, przed tymi wyborami. Pewien. Tak, tak, tak. Myślę, że. Bo lewica, której na przykład no, nie idzie zwykle za dobrze w wyborach samorządowych, trochę lepiej idzie jej w wyborach europejskich, miała nadzieję na to, że uda się stworzyć jedne listy z koalicją obywatelską, ale Donald tu stwierdził, że po prostu ta lewica nie jest mu do, do niczego w tej chwili Potrzebna. No więc to z inicjatywy lewicy, teraz temat aborcji, który jest oczywiście szalenie ważny, chociaż wszyscy zdają sobie sprawę, że póki mamy prezydenta, i to potwierdził ostatnio w wywiadzie, którego udzielił prezydent, potwierdził to w wywiadzie, którego udzielił w Stanach Marcinowi Wronie. No nie podpisze żadnej ustawy liberalizującej prawo aborcyjne, więc pytanie czy to się działo właśnie po to, żeby lewica się jakoś wyróżniła przed wyborami samorządowymi. Tak, ale myślę, że to jest pomysł lewicy na siebie, a nie całej koalicji. Mm. Bo jednak te uszczypliwości są też no, dość daleko posunięte. Podpisem Szymona Hołowni, widziałem taki komentarz Tomasza Treli, że ta rotacyjność jest coraz bliżej, całe szczęście, i nawet jeśli to jest jakaś taka, nie chcę powiedzieć umowa, bo to umowa nie jest, no ale pewna konwencja, no to jak przekroczy się Rubikon, to jednak te relacje układa się zupełnie inaczej. To znaczy, takie pęknięcia powodują narastanie wzajemnej niechęci, ograniczonego zaufania i tak dalej, i tak dalej. Więc nawet jeśli chwilowo to służy, to w dłuższej perspektywie. Uważam, że to może być problematyczne. To może spowodować to, że poszczególne partie będą sobie blokowały projekty i będziemy widzieli, że coraz trudniej będzie o jedność, że będą właśnie takie wojny podjazdowe. Natomiast ja uważam, że koniec końców liderzy nie pozwolą, żeby ta większość się rozsypała i że dojadą do końca. No, trochę, trochę nie mają wyjścia, tak mi się wydaje, ale też mam takie wrażenie, że po tym, jak przewodnicząca klubu lewicy Anna Maria Żukowska pisze na Twitterze, to znaczy na platformie X, to marszałka Szymona Hołowni, wypie i tak dalej to po tym jest trudno wrócić do normalnych reakcji. To prawda, rozmawiałam z posłanką Żukowską. Ona mówiła w TVP Info w poniedziałek z nią rozmawiałam, Ona mówiła, że jeśli 11 kwietnia faktycznie ustawy dotyczące prawa aborcyjnego trafią pod obrady Sejmu, to ona wtedy oficjalnie marszałka przeprosi. No tak, ale, ale... Ile będą warte te przeprosiny. No właśnie, tak no po, 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 takim, po takim po takiej wymianie słów trudno jest wrócić do relacji takich, jakie były wcześniej, ale wywołałam jeszcze i na koniec to sobie w takim razie zajmijmy się prezydentem który poleciał razem z Donaldem Tuskiem do Stanów. No i tak na pierwszy rzut oka wyglądało na to, że wszystko jest tam w porządku. Eee, aczkolwiek potem doszło do tej, do usunięcia ambasadorów i są takie pogłoski, że to jest wynik tego, że nie wszystko poszło podczas tej wizyty tak jak miało pójść między Donaldem Tuskiem a Andrzejem Dudą. To znaczy ja uważam, że prędzej czy później do tego sporu o, o ambasadorów i tak, i tak by doszło, bo rząd chce mieć swoich ludzi, którzy realizują jego politykę zagraniczną, gdzie nie ma byłych e, ministrów Andrzeja Dudy, więc jestem przekonany, że prędzej czy później doszłoby do tego sporu. Tym bardziej, że przecież słyszeliśmy, że było wstępne porozumienie zawarte w cztery oczy, czy w niewiele większym gronie między prezydentem a premierem. I że były ustalone nazwiska, które nie będą wymieniane. Niektóre ustalenia dotyczyły, na przykład, myślę tu o Marku Magierowskim, ambasadorze Polski w Stanach Zjednoczonych, że on zostanie przesunięty na inną placówkę i y, że to porozumienie będzie. No i znowu wchodzi tutaj wspominany dzisiaj przez nas Marcin Mastalerek cały na biało. No i mówi panie prezydencie, proszę uderzyć pięścią w stół: nie, dlatego że prezydent ma jedną. Dość ważną kartę w ręku, to znaczy po zmianach wprowadzonych przez pis pod koniec kadencji Andrzej Duda musi wyrazić zgodę na nominacje unijne, w tym tę nominacje dotyczącą mhm. komisarza, a wiemy o tym, że coraz bardziej prawdopodobny wewnątrz obecnej większości jest pomysł, by Radosław Sikorski był wiceszefem Komisji Europejskiej i komisarzem odpowiedzialnym za obronność, i być może łączony, łączone ze sprawami międzynarodowymi. No, i jeśli Andrzej Duda uderzy pięścią w stół i może tutaj w jakiś sposób szantażować, to Marcin Mastalerek radzi, by korzystał z tej możliwości. No i dlatego ten spór tak wygląda. Znowu z moich informacji wynika, że też prezydentowi trochę nie spodobało się to, że, Marcin Mastale, że ambasador Magierowski dostał informację już po tym, jak i Donald Tusk, i Radosław Sikorski wylecieli ze Stanów. Andrzej Duda był jeszcze. W Stanach kilka godzin przed odlotem i nagle przyszło pismo, w którym to właśnie się taki ten zamiar został urzeczywistniony i ta informacja bezpośrednio dotarła to trochę ponoć wkurzyło ludzi prezydenta. Natomiast to było spełnienie zapowiedzi. No Andrzej Duda też mógł się tego spodziewać. To nie było nic wyjątkowego. Jestem przekonany, że no tak jak ta zmiana, za, zmiany zachodzą w spółkach, tak te zmiany w dyplomacji też muszą zajść, więc nie wiem, nie wiem co jeszcze tak naprawdę, czy trzeba się doszukiwać jeszcze ewentualnych jakichś zgrzytów, bo te powody. Do wymiany, moim zdaniem, i tak już na tym etapie są wystarczające. A co myślisz o tym właśnie wywiadzie, o którym wspominałam, czyli to był wywiad, podczas którego prezydent no właściwie potwierdza, oprócz spraw dotyczących bezpieczeństwa, ale też jeśli chodzi o te sprawy, właśnie związane z prawami kobiet, tak to nazwijmy, prawami człowieka, bo bardzo nie lubię mówić na kwestie dotyczące na np. aborcji czy antykoncepcji, że to są sprawy światopoglądowe. No to nie są sprawy światopoglądowe, no to są prawa prokreacyjne, to są prawa kobiet. Prawa człowieka, Do po prostu. O sobie. Tak, więc światopogląd moim zdaniem ma z tym niewiele wspólnego i staram się tego pojęcia unikać, jeśli chodzi o, o, o te tematy. No i prezydent zapowiedział to, o co, co wszyscy przypuszczaliśmy, czyli przede wszystkim nie podpisze ustawy już, która przeszła przez Sejm dotyczącej antykoncepcji awaryjnej, bo jego zdaniem dziewczynka sobie może pięć pigułek wziąć na wszelki wypadek. No i też nie podpisze ustawy liberalizującej prawo, Aborcyjne, ponieważ jego zdaniem to jest odbieranie życia małemu człowiekowi, a pytany o referendum, no bo to był ten pomysł trzeciej drogi, czyli przeprowadźmy referendum, bo jeśli suweren się wypowie w miażdżącej większości, że chce liberalizacji prawa aborcyjnego, no bo prezydent się nie sprzeciwi. No to prezydent na to powiedział, że on sprawa, sprawy życia i śmierci nie powinny być decydowane w referendum. Tak trochę mam wrażenie, aluzyjnie dał znać, że jakikolwiek byłby wynik referendum, to jego zdanie jest jakie jest i się nie zmieni. Wydaje się, że jeśli chodzi o Andrzeja Dudę, to tutaj będzie no, stał na swoim stanowisku i często powtarzał rzeczy szkodliwe i bardzo nielogiczne, bo skoro w Polsce e, nie trzeba mieć 18 lat, by legalnie współżyć, to dlaczego antykoncepcja ma być dozwolona od 18 roku życia? Bo w tę stronę szła argumentacja prezydenta. No nie, szła dokładnie, że wcześniej, ale wcześniej tylko na receptę, żeby to było pod jakąś kontrolą. No tak, ale prezydent, mam tutaj na myśli to, sugerował, że, żeby rodzice mieli nad tym kontrolę. Tak. No a rodzice mają kontrolę umownie nad naszymi decyzjami do 18 roku mm -hmm. życia. Stąd ten, ten mój wywód. No tyle tylko, że skoro. 16-latkowie, 17-latkowie nie pytają rodziców, czy no mogą współżyć nie. i <laughs> rodzice nie. nie wypisują zgody na karteczce wyrażam zgodę na współżycie mojego syna, mojej córki. No to chyba nielogiczne jest, panie prezydencie, żeby o taką zgodę prosić w przypadku tabletki dzień po. Poza tym prezydent powtarza szkodliwą nieopartą na faktach yy, nawet nie chcę tego powtarzać, ale te, te takie twierdzenia, że to jest tabletka, E, które, wczesnoporonna. wczesnoporonna To nie jest to prawdą. Nie jest prawdą. Nie chociaż jest ostatnio prawdą. już, chociaż ostatnio, mam wrażenie, że zrezygnował z tej narracji, się trzyma tej narracji, że to jest ta bomba hormonalna i że jeżeli dziewczynka bez kontroli będzie mogła, to sobie kupi pięć, co w ogóle jest mało prawdopodobne, bo to jest drogie, no to kosztuje ponad 100 zł. Więc... Ciąża też jest bombą hormonalną. No, tak, wiele ja... leków jest bombą hormonalną, wiele leków, które zażywa i pan prezydent i my wszyscy i ja są bombą hormonalną. No więc... dla takiej piętnastolatki mam wrażenie, że mniejszą bombą hormonalną jest zażycie tej antykoncepcji niż yy, ciąża. Poza tym <laughs> też nie sprowadzajmy tego, nie róbmy z tej możliwości yy, czegoś, co yy, będziemy traktowali jako, nie wiem, jakieś czupaczuksy czy zozole. No. To, to nie jest tak. Każdy ma prawo i powinien mieć do tego prawo. I dlaczego Polska ma być tym zaściankiem, krajem, który, e, który ma tak restrykcyjne prawo, jeśli tak naprawdę u nas o tej kwestii dostępności będzie decydowała zasobność portfela? Mm -hmm. Bo prezydent musi mieć świadomość, że w ten sposób wskazuje tak naprawdę osoby te, które zarabiają najmniej na brak dostępności, bo ci, którzy mają pieniądze, oni sobie z tym poradzą. Poza tym uważam, że to jest dość uwaczające, że. Prezydent, niezależnie, czy tutaj mówimy o Andrzeju Dudzie, mówię tutaj w ogóle o funkcji prezydenta, decyduje o takiej sprawie ważnej dla zdrowia, dla prokreacji, dla możliwości decydowania o sobie. Uważam, że takie kwestie powinny być podejmowane przez zespół, przez departament w Ministerstwie Zdrowia. Nawet nie przez polityka, nie przez ministra. No bo w tej tylko chwili jednoosobowo przez... prezydent decyduje o losie milionów tylko polskich żeby to kobiet rekomendacja. wbrew ich woli tak naprawdę. Dokładnie tak. Chciałbym, żeby to była rekomendacja ekspertów na poziomie departamentu niezależnie od tego jaka jest władza, jakie kto ma się i komu na co pozwalają poglądy. To jest możliwość i o tej możliwości rozmawiamy. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. A to ja mogę jeszcze no, oczywiście. rzecz. Tak. Bo jutro jest protest osób z niepełnosprawnościami, które opisuję i też śledzę i mm, naprawdę chciałbym, żeby chociaż w 10% ta kwestia dotycząca osób z niepełnosprawnościami pojawiała się, bo niestety wózki inwalidzkie nie są w stanie tak skutecznie Zablok zablokować dróg jak, jak, ciągniki. jak ciągniki, jak traktory. Osoby z niepełnosprawnościami nie rozrzucają Gnojownika pod domami polityków, i cały czas słyszą, że mogą czekać, że ich problemy mogą czekać. Środowisko osób z niepełnosprawnościami też jest mocno podzielone. W Polsce mamy wielo wieloletnie zaniedbania inne traktowanie osób ze względu na to, na jakim etapie życia ta niepełnosprawność powstała. Natomiast osoby z niepełnosprawnościami usłyszały jasną deklarację, że renta socjalna zostanie zrównana z minimalną krajową. Kolejne grupy też będą upominały się o pomoc i bardzo bym chciał żeby obecna większość ale też żeby opinia publiczna chociaż część uwagi jaka jest poświęcana protestom rolników poświęciła właśnie im i oni o tych swoich postulatach będą mówili jutro o godzinie 12:00 przed sejmem i każdy może to ocenić wsłuchać się ale chciałbym żeby dzięki tej możliwości dziękuję za zaproszenie ale też skorzystać żebyśmy żebyśmy chwilę ich posłuchali, bo oni naprawdę nie mają takiej możliwości dotarcia, nie są tak głośni i spektakularni w swoim proteście jak rolnicy, a jednak chciałbym, żeby ich głos był słyszany. To bardzo ci dziękuję, że o tym wspomniałeś, bo to jest bardzo ważne i absolutnie się z tobą oczywiście zgadzam w pełnej rozciągłości. Dziękuję bardzo. To ja jeszcze na koniec podziękuję. Dostaliśmy super naklejkę od Kasi Biedroń. Martita, która nas pozdrawia i pisze świetna rozmowa, oby częściej. No ja mogę obiecać ze swojej strony, że będę Patryka zapraszać regularnie. Nie tak często, żeby go zamęczyć, ale że jeszcze na pewno się tutaj pojawi. Pojawisz się, prawda? Oczywiście. No właśnie. Detanadu, który lub która pyta, czy uważacie, że jest szansa na trybunał stanu dla PiS, ale dla całego? To chyba nie. Na razie politycy. Koalicji rządzącej chwalą się w mediach społecznościowych momentem, w którym podpisują wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glepińskiego. Nie wiem, czy zauważyłeś ten trend w mediach tak, społecznościowych, tak, że tak, się tak, chwalą tak. posłowie, że podpisują. Przyjmują się od samego rana. 60, Około 60 stron ponoć ma ten wniosek z uzasadnieniem merytorycznym tak mówią przynajmniej posłowie większości, więc kawał dokumentu. De Stara Wiara pisze, zaraz, zaraz, przecież Srebrna ma kasę na partyjną telewizję, choć wprowadzając ich model ekonomiczny, to po tygodniu kasy zabraknie. Może właśnie na tym problem polega. Pan Jacek Kondracki, super naklejka z komplementem dla mnie. Bardzo dziękuję Panie Jacku i Mała Cholera, która pisze, że to przyjemność nas oglądać. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Bardzo Tobie Patryk dziękuję, bo to oczywiście jest zawsze przyjemność mieć Cię tutaj w studiu, Patryk Michalski. Bardzo dziękuję. Wirtualna i Polska. widzom i Tobie bardzo dziękuję. Do usłyszenia. I ja do Państwu zobaczenia. bardzo, bardzo dziękuję za zaangażowanie. Oczywiście, studio wyborcze wraca jutro o 21.00. Jeśli mnie pamięć nie myli, to powinien jutro tutaj na moim miejscu pojawić się Tomasz Sekierski. Sprawdzę, czy zapisał już jakiego ma gościa. Nie, jeszcze nie. Czyli będą Państwo mieli niespodziankę. A ja bardzo dziękuję za dziś. Kłaniam się nisko, spokojnej nocy. Ten program. Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.